Od około 30 lat hoduję taki oto dziwny kwiat. Dziwny dlatego, bo nikt również w kwiaciarniach mi nie mógł podać jego prawidłowej nazwy. Również w internecie nie znalazłem zdjęcia podobnego do tego kwiata. Prawdopodobnie jest to dracena, ale wśród wielu odmian dracen też nie znalazłem takiego gatunku. Podobne kwiaty do tego najczęściej mają grube pnie łodygi, nawet jeżeli nie na całej długości, to przy podstawie. Natomiast ten kwiat ma długą, dość cienką, smukłą łodygę, tylko trochę, nieco grubszą przy podstawie. Przy czym ciekawy jest sam sposób powstawania łodygi i co się z tym wiąże sam wzrost rośliny. Otóż najniższe liście kwiata stopniowo od końcówki liścia usychają, aż uschną całkowicie i odpadną. W tym samym czasie wyrastają jednocześnie pionowo od czubka kwiata nowe liście, które dalej się rozrastają, odchylając stopniowo na boki, aż w końcu uschną i cykl ten się ciągle powtarza. Poza tym w kwiecie tym wzdłuż łodygi nie wyrastają jakieś pośrednie liście, co jest charakterystyczne w pewnych odmianach dracen. Również u góry kwiata, w przeciwieństwie do innych dracen, pień główny, czyli łodyga, nie rozdziela się na boki w kształcie dużej litery U. Same liście są ładnego, soczystego, zielonego koloru, ale są szersze niż u innych dracen, które mają wąskie liście, ale jednocześnie węższe niż u dracen szerokolistnych. Wysokość kwiata ma około 1,5 metra, przy czym wypuścił już w różnym przedziale czasowym 3 małe kwiatki. No takie w ziemi. W donicy, a właściwie skrzynce na dole z otworami i deską podstawką jest u góry i u dołu po około 10 litrów ziemi uniwersalnej do kwiatów, a w środku 30 litrów ziemi do palm. Parę dni temu, a właściwie to chcę w dalszym ciągu, chciałem go sprzedać w kwiaciarni, przy czym widząc w internecie kwiata trochę do niego podobnego za cenę 1600 zł i to nawet ponad, to sądziłem, że biorąc pod uwagę unikatowość tego kwiata i jego stan zdrowotny, bo duży kwiat ma tylko jedną plamkę na liściu. Sądziłem, że cena 2000 zł będzie optymalna, ale nie została ona przyjęta. Poza tym będę w dalszym ciągu szukał w internecie, jaki to jest właściwie kwiat.